Hej mieszany, hej mieszany, na mieszany nie ma rady. Chciałoby się popką moić, jakby trzeba krowy doić. Hej mieszany, hej mieszany, na mieszany nie ma rady. Chciałoby się popką moić, jakby trzeba krowy doić. Cześć, witam was bardzo serdecznie już w drugim odcineczku. Tym razem jedziemy pomóc sąsiadowi. W sumie on mi pomógł, teraz ja mu będę pomagał, także o, jest, już czeka. Tak jak się umówiliśmy, za pomoc przy transporcie ja pomogę mu przy drewnie. Ma zajebistego tego psa. A może tu gdzieś na dole mu zaparkuję. Nie będę. O, siema. Właśnie, o kurde, mam tą krótkofalówkę na tym, na fotelu. Tego starego masz, a nie krótkofalówkę, nie zastrasz się z tym roleplayem. Dobra, o. Dobra, cześć. No, siemaneczko wszystkim, ale dzisiaj masz... robimy wycinkę drzewa. No nie byle... To co, nie... pierw lecimy maszynami, czy pierw tyrami? Ja bym pierw maszynami poleciał. No dobra, no to, to lećmy tymi maszynami. Ja czym... jadę z traktorem. Jedziesz traktorem? No to dobra. Ja prowadzę, nie jeszcze nie działam. No tak średnio bym powiedział, czekaj, muszę się nauczyć obsługi tego. Cholera. Ależ ty głupi, Zbyszek. Pa, 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 ale wykręcę. S? Jednak nie. Zapinowałem się chyba, no jednak nie. Jak ktoś mi vana przestawił. Nie przestawiałeś mi vana przypadkiem? Nie, twojego vana nie. Mojego? Owszem, zaparkowałem sobie tam na dole. Van, a nie samochód. Na mnie van i pick-up to samo. Tędy na pewno? No. Przez kościół. Okej. Okay. Tylko trochę to jest daleko, nie ukrywam. Z tym nawet nie wiem, czy łatwiej nie byłoby jechać po prostu od ciebie tam, główną drogą. Ale żeby miejscowi się nie denerwowali, to polecimy naokoło. O, i tu w dół cyk. Kurde, cóż to za maszyna, mam problem podjechać. Spoko, potem z górki ty będziesz miał problem wyhamować. Kupiłem na przetargu w Niemczech. Pa, 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 jak zarzucę na boki. No właśnie nic nie widzę. O, no i już. Prawie w drzewo jechałem. O, ale robię dżukty. O. Tutaj widzę fajną rampę, w której można byłoby sobie przechowywać te rzeczy, drewna, które byśmy nie wzięli na gospodarstwa. No ale to byś musiał się zapytać lasów państwowych, czy ci pozwolą. Się odkupi od nich, to jest taka fajna. No Jezu, muszę na ciebie aż poczekać. No, załatwiłeś już? Telefonicznie z lasami państwowymi? Ta, pozwoli na wynajem, niestety. Bo powiedzieć, że nie można kupić, ale można wynająć. No i powiedziałem, no dobra. Lepszy wynajem niż nic. A to jest kolejna wiata, którą też chyba mamy wynajętą, to super ancko. Tu może będzie stał ciągnik siodłowy, a tam będzie się drzewa składowała wyżej. A może na odwrót? To będzie ciężej tułem podjechać. Tak, super ancko. Tutaj trzy pola się wynajęło. Go ty mi powiedz. Potem zrobi należy się na kłosy. Co, na nogach się wracamy? Jakich nogach? Ja to używam taksówki. No ja gołem ten nasz las, tutaj na prawo, aż do samej krawędzi morza, pięknego jeziora, bagna. To jest piękne tutaj. Wjeżdżę tutaj w bok, na państwowe lasy, albo jakiegoś prywaciarza, nie mam tak pojęcia, ale możesz wjechać. Tak jak ty masz? Tak, bokiem, bokiem, bo będziemy musieli podjechać. Trzeba wjechać. Oj, cyk. O, ja jeszcze muszę podjechać. Kurwa, znalazłem lewitujące drzewo, zajebiście. Ja też widzę, o, pierwsze... pa, 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 bez korzenia. Dobra, to ja sobie podjadę teraz tyrem. W pierwszej kolejności może do odstrzału to drzewo, jak się da. To nie nasze niestety, my mamy po drugiej stronie. Aha, no tak. No to co, czy ja się już mogę zabrać za jakieś cięcia, czy... Nie, poczekaj. Musisz wziąć taksówkę na moją prowincję. I wziąć potrzebne rzeczy, które na pewno wiesz, co jest potrzebne, bo ja zapomniałem. Dobra, halo, taksówka? No dobra, ja już grzeję manisko i lecimy.
szabana przestaje, żebyś go niego nie zahaczył. Podjadę sobie pod garaż. Drzwi, a niech leżą. Tam paczka jajek jest, nikt nie raczej nie ukradnie na prywatnej posesji. Raczej, oprócz cyganów, przybłędów. Mnie się daje, że tutaj wyjdą problemy z podjazdami na początku. Czemu ty jedziesz w lewo? Pojedziemy główną, tam jest mniej strome są rzeczy. Aha, okej, okay, dobra. Wow! Wow, coś zrobił, dobrze pies uciekł. No tam jakoś wyjechałem w końcu. Nie zamykaj bramy, bo mnie wypierdoli w kosmos. Liczę, że faktycznie polecisz gdzieś. Praw. Patrzaj na mnie, bo ty pewnie drogi dalej nie znasz. Ja nie znam. Ty masz w sumie jakieś dzikie pola pokupowane. No co? Ja to swoje to wiem. Ale od ludzi. Najlepiej z dala od ludzi się lasem wycina. Nikt ci nie przeszkadza, nikt chodzi, nie mówi, że to złe. No tu trzeba zrobić potrzebne produkty z drzewa, niestety. No. Trzeba ogrzać czymś kominem bezpiecznie. Dębowe. Tak. Albo brzozowe. Poczekaj ty, bo ja tu... O matko bosko, ale żebym pojechał. Mówiłem. Poczekaj. Tylko ty mi tam mów, żebym ja miał jak wyjechać. Dobra, ja na najwyżej drogę zablokuję. Dobra, lewa wolna. To się musisz złamać, więc musisz wjechać z po przeciwnej. Większy łuk musisz nabrać. Wolne. Dawaj. Ja podjeżdżam. Dobra, wolne. Tylko tam wiesz, w miejscowości uważaj, żeby nas nie zgarnęli. A, radar. Ale 70 lece jest dobrze. Dobra, ale zwolniamy już, że pasa to nie wyprzedzić. Pa. Tu w prawo od razu, za skosem. Taka polna ścieżka za kamieniem, też byś musiał się łamać z przeciwnej strony. Jak ja, pa. O, no i w drzewo prawie. Szybko, bo auta jadą, szybko. Nic nie jedzie, wolno jest. O, tutaj jest fajna wiata, to też możesz parkować, jakbyś ty miał gdzieś tu pole w pobliżu. No znaczy tutaj jest, nie wiem czy to nie jest w sumie nawet moja wiata. Aha. Na belki takie tam, ale... A zimę będziesz sobie mógł tutaj wozić. Możemy się dogadać. Ja ci parę z pola dam. Ewentualnie ja będę u ciebie przechowywał i najwyżej będę sobie podjeżdżał i zgarniał, bo ja nie mam gdzie chować tego, wiesz o co chodzi. No. Dobra, zaparkuj tu po lewej stronie na drzewie. Na drzewie, ty. No wiesz, o co chodzi. Po lewej stronie? O, tu jak ja. Tylko ty może nie wjeżdżaj, ja wjadę samemu. Ty sam sobie przydrożdż. Ty przydróżdżę sobie samemu. Ja tu poczekam chwilę, wjechałem głęboko. Po prawej, koko park. Aha, tam. Parowodwar. No. No, dawaj. A co, tak po prostu na boku, nie? Tak, jeszcze trochę podjedź. O, już. Ja sobie tu podjadę, elegancko. No dobra. No i dobra. To ja to się tutaj... ścinamy. Ścinę ja się tu ładowarką będę karował. Leci! Gdzie to, na drogę? Poszło. Na drogę wywalił. No niestety, dobra, to sobie to tnij może na połówkę, ja będę ścinał w ogóle. Dawaj miniaturkę zrobimy. Jak to tak ścinasz dziwnie? A jak? W ogóle kucnij sobie jak ścinasz. Bo gdzie to takie badyle? To te badyle to mi tam odkładaj, będę miał. Odcinaj je tam. Jak miał to zrobić? Czemu ten się nie wyciął? Wyciął się tylko. Jak tego kopnąć?
Dobra, tam się goruszy ładowarką i on spadnie. On się rusza tylko, no. Czekaj, tego kloka. No co, to mi tutaj, to byśmy gdzieś tu odkładali, na wjeździe. Tu pod drzewo. A jak to ścinać? O! Dobra, dobra, to już weź go ręką, spróbuj. Dobra, ja już go wziąłem, ja już go wziąłem. Już na takie małe to nie tnij, bo to... To żeby w ogóle zeszło sobie, nie? Dobra, takie tam małe to... I położę tu pod drzewem. Dobra, to ja idę ścinać kolejne. To po, może... Eci! Ale żeś zazielenił, dobra. Leci! Dostałem przez łeb. Boże, że nie w kamazach. Usuta. Dobra, na razie styknie tych drzew wycinania. Ja bym to jeszcze wyciął. Albo nie, tych tutaj nie. Już bardziej w głąb lasu jak już. No to dobra, to co? Ładujemy. Tu trochę podjadę na środek ulicy. Tylko wiesz, że my takich długich... Wiesz co? Najpierw ładujmy na tego, właśnie na Urala. O, też się daje. Na Urala. No, będziemy sobie mierzyć. Tylko wiesz co? Czemu żeś to zrzucił, to drzewo akurat? No, wszystkie mają tutaj iść, bo ja sobie myślę tutaj potem wjazd. A, dobra, bo tu jest dużo miejsca, widzę. No. No to patrz, wchodzisz na drzewo, klikasz Ctrl. O, pięknie. I lecą te... gałęzie, jak trzymasz cały czas gaz. No dobra. No to... Chodź tu do miniaturki, zrobimy miniaturkę taką fajną jakąś. No ale jaką? No nie wiem, to stań sobie na drzewach, czy jakoś tak. Ja tu na... Idź na tą drogę, Czekaj, bo to tak nie widać. Tych maszyn z tyłu. Na co mi chodzi? O! Obróć się. A wstań teraz. O. Piękne zdjęcia, sąsiedzie. Dobra. Dobra, no to tniemy. Teraz to już zaczynam tego ciąć. Na takie rozmiary gdzieś myślę, że tak. Ale czy się, wiesz co? Ja bym myślał, żeby najpierw... No dobra, jak chcesz. No dobra, to tego Urala się przestawi. A to nie jest mój teren i nie mogę tu ciąć. Możesz, tam to się tylko tak baguje. Ja się nie mogę. Serio? No i co mnie tam blokuje? O Jezu, bo ci kierunkowskazy ułamy. No nie mogę, nie mój teren. XD. No nie mogę, nie mój teren.
Weź tego Urala, ustaw bliżej tych drzew tam. Tak jakby jego bliżej, bliżej twojej teraz prawej strony. Możesz nawet nim nawrócić, tak wjechać, o właśnie, tak. Tak. Lepiej nie będzie. No dobra, niech będzie i tak. Najmniej spróbujemy. Tylko czekaj, ja będę podnosił, a ty mi powiesz, czy ja się tam mieszczę z tym. Bo ja muszę między te widły wsadzić. Wiesz, o co chodzi. No. I będzie problem. Jak nie wsadzę. Czekaj, czy ja prosto jadę na niego? Nie jadę prosto na niego. Czekaj, bo... Aha, bo ja go mam chwycone tak... Dobra, już wiem, jak muszę podjechać. Fajne drzewa pościnać. Bardziej... Nie. Poczekaj, wstrzymajmy się, poczekaj, bo to może... Długo nam naprawdę zająć. To znaczy, podziel je tylko na te kawałki takie, żebym ja mógł ładowarką zbierać, ale... Ale nie jakoś przesadnie. Dobra, czekaj, no i mów mi. Mów mi, czy wchodzi, chyba... Drewa układam. Byłoby lepiej chwytać. O, zobacz jak pięknie. Brak, jestem dumny. No, mogłoby być lepiej zawsze, ale... Ale jakoś powiem ci, że... No i mniej więcej na takie kawałki byś musiał ciąć, nie? Ale się strasznie ciężko manewruje tą ładowarką. No. Ona jest taka niesymetryczna strasznie. Dziwnie. Tak dobrze, że nikt nie jeździ, bo byśmy musieli nawet wszystko przestawać z tej ulicy. No, dobrze, to jest właśnie taka leśna droga, nie? Ale nasz teren, więc nas mogą smoknąć. Inuś lasa zwyrka rano, no mowa grabić janu, bo za chwilę będzie rosić, pierwsze mu se trochę spłaśnić. Hej Mieszczany, hej Mieszczany, na Mieszczany nie ma rady. O, czekaj, ja rozłożę tą... Czekaj. O. Podaj mi go, ja sobie to zakleszczę. O, no! Kurwa, ty to podnosisz? Leciuk jest. O ty kurwa, ile ty bierz na klatę? 70. Kurwa, chyba 70 ton. Chciałby się po kowoi, ja słyszę makrowy doi. Hej Mieszczany, hej Mieszczany, na Mieszczany nie ma rady. Chciałby się po kowoi, ja słyszę makrowy doi. Błagód pieje budzi kury, a już zobaczy z moho skóry. Trzeba naprawić dziurę w płocie, każmy w nocy nie chuj cwuci. Hej Mieszczany, hej Mieszczany. Wiesz co? A co by było? Bo to teraz nam zostały te. No musimy je wyciągnąć, przejść nasze pole pokroić na połówce. Słuchaj, Urala tutaj wyciągam. Nie uderzy w ładowarkę? Nie.
Dużo miejsca za pasu nawet masz. Już, bo w drzewo wierzasz. Już. Żeby ci te drzewa nie powyleciały, czy jakoś pasy pozamykasz, gościu. Już, bo wiedziesz. Aha, bo to tak ustawiłem się. No nie tak, mi chodzi bardziej do prosta. Tak, pyk. Ale pas transportowy zapiąłem. Daj, ta wycinka to się nie skończy na trzech drzewach. Sorry, czterech. Może przyjadę tą ładowarką. A ja wiem, czy to załadować. No podejdź tym Ursusem. Uralem. Nie, on dobrze jest. Czekaj, ja się tu nawrócę. Ja może zetnę kolejne drzewo. Nie, bo zrobi... Zatorujesz nas tu. A jak się sadzi nowe drzewa? Jak co? Się sadzi nowe drzewa. Kurwa mać, wypadło mi. Chuj dwa na raz. No właśnie nie mam jak. Czemu mi to wypadło? Weź tą maszyną, tą w tym czerwonym ciągniku, weź wywal te pniaki. Nie, właśnie to chcę zrobić. Chwyciło mi to drzewo? Nie wiem. Chwyciło. O kurwa. Nie! Ale się ślizgą. Czemu żeś się? Nie mogłeś wycofać tam? Nie. No i podejść na tego pniaka tam. No, cofaj jeszcze. Dobra, V to jest w dół. I chyba B. V i B. O, dobra. Ja się odsuwam. O, dobra. Poszedł. Ej, podnieś to i wyłącz. Wyłącz tą piłę. Dobra, uważaj, bo ja tam jadę. Dobra, masz już go zdjęte. Kurde, zatarasowałeś mi drogę. I'm not afraid to die.
silny jesteś, ci byłem, naprawdę. Ciao. No kurde, gdzie takie kloki? Panie. No, żeby ci... Wow, ale bym zrobił. Popraw sobie. Bo krzywo go trzymasz. Jeszcze jeden. Albo wyjebałem. Zaciskaj. No i dawaj. Tam one nie przepadną? Do czego mają przepaść? No nie wiem, tam gdzieś między tymi. Nie. Ładuj. Jeszcze trochę? No, podjedź. O, już, puść. Musisz je puścić. Puszczone? No, tylko musisz w dołu wziąć łopatę. No, jeszcze jeden. Tu ja go ręcznie już poprawię. O, jest dobrze. No i zostało nam najgorsze, czyli... cofnąć. Dobra. Musimy jakoś wyciągnąć ten balę. No to... wyciągaj tego Urala. No nie go zawiązać, żeby nie wypadło. Nawet wstążki nie mam. Czekaj. O, jest. Nice. A odjadę nim. No dobra, niech stoi tu gdzieś. Dobrze jest, to no właśnie, pozapinaj. A za pięć? Dobra, jedź tam. Gdzie? Aha, tam na tą bazę. A. No to... jadę za tobą. To jest tutaj, czy ta następna jakaś? Tu. Nie przewidziałeś tego, że jak jest przechylony, to więcej miejsca zajmuje. Jesteśmy za wysocy. To wyjeżdżaj i tam spróbuj od tyłu wjechać. Nie, to przejedź, już wjeźdź tam na górę. Tam się pobaw, a ja spróbuję inaczej. Kurde, jakby to było... A to jest przez to, że jakąś wystającą deska tutaj jest. Jakby nie było tej wystającej deski, byśmy się mieścili na spokojnie. No dobra, ładnie wygląda. No dobra, no to podsumowanie. Co mamy, czego nie mamy? Mamy Ursusa załadowanego drewnem. Mamy dwie wyjaty fajne. Jedna stoi gdzieś tam na północy. Załadowana całym Ursusem. No. Tutaj mamy małą bazę przed opadami atmosferycznymi dla naszych dwóch maszyn. Odnośnie składowania i drewna, cięcia, podnoszenia, ładowania i wszystkiego innego. No.
I mamy Mena, Mana, który ma załadowane ponad 3, całe aż 3 drzewami, balami. I mamy zamiar go doładować potem do maksa, czyli końca, i sprzedać gdzieś. Ursus pojedzie do globala na gospodarstwo, na zimę, a to będzie sprzedawane, te wielkie bale. Okej. No dobra. W przyszłym odcinku zajmiemy się doładowaniem mana, schowaniem ich gdzieś, na zimę przechowanie, bo pewnie wtedy ceny pójdą w górę, bo zima, opał i takie tam. I zajmiemy się później gospodarstwem, transportem i innymi rzeczami. Także ten. To co, zadowolony szefu jesteś z dzisiejszej roboty? Jeszcze tym manem się fajnie jeździ, to już w ogóle. No kurde, no to zawsze jakoś tak inaczej. Dobra. No to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki. Hello.